Mamy do czynienia z pewną inflacją okropności. Ta wojna się skończy wtedy, kiedy Putin odejdzie od władzy. Bardzo miło mi przywitać panią Katarzynę Pełczyńską na Łęczy, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, obecnie dyrektor Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador, kłaniam się. Dzień dobry. Jak trudna sytuacja pani zdaniem jest w związku z tym zaminowaniem tamy na Dnieprze przez Rosjan? Bardzo krytyczne, bardzo mocne i no, wydaje się dość jednoznaczne deklaracje w tej kwestii płyną ze strony ukraińskich władz. Mówi się nawet i zastanawiam się, czy nie przesadnie, to za chwilkę pani być może pomoże nam to rozwikłać, że to jest no, właściwie ta sprawa zaminowania, że można ją porównać do użycia broni masowego rażenia, tak mówią współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego. Co się może wydarzyć pani zdaniem w najbliższych dniach w tej kwestii właśnie? Groźba, jaką Rosjanie ewidentnie formułują i do czego się przygotowują, bo przygotowują się nie tylko mówiąc, że to jakoby Ukraińcy się przymierzają, bo przecież to na nich byłaby zrzucona wina, do wysadzenia tej tamy, ale Rosjanie prowadzą też od już jakiegoś czasu ewakuację ludności cywilnej z tamtych obszarów, które gdyby wysadzono tę tamę, zostały zalane. Przy czym ewakuacja ludności nie odbywa się w taki sposób, że po prostu wszyscy muszą, natomiast ludzi się bardzo mocno namawia, straszy, nie informuje, nie pozwala im się ewakuować w stronę ukraińską, tylko jeżeli w ogóle mogą wyjechać, to w stronę rosyjską. Też niczego im nie zapewniając za bardzo i nie tłumacząc, tylko że pojadą na Krym, tam będą czasowo, co potem nie wiadomo. Trochę to przypomina takie wywózki z czasów no, dawnych, ale okropnie i słusznie wspominanych. Natomiast rzeczywiście zniszczenie tej tamy byłoby aktem terrorystycznym na miarę nawet w tej wojnie, bo Rosjanie cały czas demolują infrastrukturę ukraińską, a zwłaszcza w ostatnich tygodniach w tej nowej fazie wojny, to właściwie to jest główny cel, zdemolowanie całej infrastruktury energetycznej. Cel, który zresztą jawnie nagłaśniają także już we własnych mediach. Czyli już nie mówią, że tylko militarne, tylko mówią, niszczymy infrastrukturę energetyczną, bo jakoby jest to infrastruktura wojskowa. No to jest taki propagandowy myk. Ale nawet na tle tej wojny zniszczenie tej tamy byłoby czymś bezprecedensowym, spektakularnym w swoich szkodach, zarówno jeśli chodzi o ludzi, którzy i ich mienie, którzy by zginęli, ich mienie zatopione, jak i ogromne zniszczenia dla całego systemu nawadniającego w regionie, ale też to mogłoby mieć konsekwencje nawet dla dostarczania wody na Krym, więc Rosjanie tutaj także własne podważyliby możliwości, a wszystko po to, że najprawdopodobniej Rosjanie obawiają się, że nie są w stanie utrzymać Chersonia militarnie. W związku z tym no niejako chcą przykryć swoje wycofanie militarne tą straszną katastrofą infrastrukturalną, zgodnie z taką logiką, że jak nie nasze, to po prostu popiół i nic po nas. Tak, zupełnie nowego wymiaru nabiera powiedzenie po nas choćby potop, bo wydaje się, że Kreml właśnie w taki sposób w tej chwili do sytuacji podchodzi. Ale panie ambasador, mówi się o tym, że ten zamach, tak to nazwijmy, na elektrownię wodną na Dnieprze byłby, tutaj cytat, równoznaczny z użyciem broni masowego rażenia. Tak mówi Wołodymyr Zełenski. Pytanie, czy przesadza? Wołodymyr Zełenski mówi tak dlatego, żeby pokazać donośność i no, jakąś taką zbrodniczą nową jakość tego aktu terrorystycznego, gdyby się zdarzył. Ponieważ no niestety w wyniku tej wojny mamy do czynienia z pewną inflacją okropności, co do których już zrozumieliśmy, że się dzieją. Co prawda je krytykujemy, ale możliwość też reakcji na każdą kolejną okropność już staje się coraz bardziej ograniczona. Dlatego też on używa coraz mocniejszych słów.
Jeśli chodzi o skutki dla środowiska, dla ludzi, dla mienia ludzi, dla możliwości ich życia potem na tym obszarze, no ja się nie biorę tutaj za porównania, bo no nie mamy takiej pełnej wiedzy, ale jakaś bardzo ograniczona, taktyczna użycie broni atomowej, może to i by się o bardzo, bardzo ograniczonym zasięgu, może by to i miało jakieś porównanie. Natomiast jeśli chodzi o patrzenie takie strategiczne, to jednak to jest coś innego, bo użycie broni atomowej ofensywnie, czyli po prostu państwo atomowe atakuje drugie nieatomowe państwo ofensywnie bronią atomową, to jest jednak przekroczenie pewnej strategicznej, geopolitycznej granicy, która nigdy nie była przekraczana i jednak byłaby to zupełnie innej jakości katastrofa i innej jakości wydarzenie z tej perspektywy, oby do niego oczywiście nigdy nie doszło. Pani ambasador, wiemy, że bardzo napięta sytuacja jest także w ogóle w kontekście międzynarodowym przez to, co dzieje się w Ukrainie. Wiemy, że te absolutnie mordercze ataki, które miały miejsce na infrastrukturę cywilną, na cywilów, na infrastrukturę związaną no, w ogóle z zaopatrzeniem Ukrainy w prąd, w ciepło, czyli ta tak zwana infrastruktura krytyczna, że no, to się wydarzyło dzięki Iranowi między innymi, czyli dostarczaniu broni przez Iran Federacji Rosyjskiej. Na początku Iran temu zaprzeczał, później do tego się przyznał. Następnie włączył się do sprawy ze względów oczywistych Izrael, ale dociskany mówił o tym, że nie zmieni swojego podejścia do wojny w Ukrainie, czyli będzie oferował pomoc humanitarną, ale nic więcej. Nie ma mowy o dostarczaniu broni, czy też systemów przeciwrakietowych, czy obrony w ogóle przeciwlotniczej. Tymczasem dzisiaj rano, ja przepraszam, bo ja będę na bieżąco tłumaczyć. Wiemy, że doszło do rozmowy ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleby, który właśnie omówił z premierem Izraela kwestię ewentualnego dostarczenia systemów i technologii obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I Kuleba napisał na Twitterze, że poinformował Izraelczyków o cierpieniach i o śmiertelnych ofiarach, o zniszczeniach spowodowanych przez rosyjskie rakiety i drony wyprodukowane właśnie w Iranie i że ponowił prośbę do Izraela właśnie o dostarczenie systemów i technologii obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Tak to mniej więcej. Oczywiście brzmi gdzieś tutaj, mogłam się językowo pomylić, no ale dokładnie clue jest takie sprawy. Dmytro Kuleba prosi bezpośrednio premiera Izraela o wsparcie sprzętowe także. Na razie oczywiście odpowiedzi ze strony Izraela nie ma. Wiemy, że premier potępił po prostu na razie, w bardzo zdecydowany, ale jednak tylko potępił zmasowany atak rosyjskich rakiet na ukraińskie miasta, do którego doszło 10 października. I co teraz pani zdaniem się wydarzy? Czy Izrael zmięknie? Czy Izrael stwierdzi, że to jest jednak moment na tyle krytyczny, że Ukrainę trzeba będzie wesprzeć się nie tylko humanitarnie? Obecność irańskich dronów zmieniła sytuację militarną w tej wojnie. Niestety jakoś tam bardziej na korzyść rosyjską. Rosjanie ponosili i ponoszą cały czas klęski, niepowodzenia na froncie militarnym w wymiarze wojskowym. Natomiast wskutek dostaw tych dronów uzyskali zdolność masowego atakowania bez straty w ludziach infrastruktury krytycznej, energetycznej na terenie całej Ukrainy, co powoduje, że chociaż to nie wpływa na samą sytuację na froncie, to wpływa na sytuację w państwie i ona się bardzo komplikuje. Są ograniczenia w dostawie elektryczności, wiadomo, że będą duże problemy z ogrzewaniem. To paraliżuje życie ludzi i paraliżuje też, jak już bardzo mocno dotkniętą tą wojną, gospodarkę. Już nie mówiąc o wysiłku odbudowywania, który cały czas ma miejsce. To nie jest tak, że zniszczone i zostaje. Tam jest cały czas ogromny wysiłek naprawiania, odbudowywania, ale wiemy, że te koszty odbudowy powojennej po prostu rosną bardzo szybko. I teraz oczywiście Izrael jest w konflikcie z Iranem i włączenie się de facto Iranu do tej wojny jako strony dostarczającej uzbrojenie powinno budzić w Izraelu zaniepokojenie, ale równocześnie Izrael jest związany
jakąś tam koniecznością uwzględniania rosyjskiego punktu widzenia, ponieważ to Rosjanie w dużym stopniu kontrolują przestrzeń powietrzną nad Syrią. I ta przestrzeń powietrzna, do której dopuszczają także samoloty izraelskie, które mogą dzięki temu bronić się przed własnym, we własnych wewnętrznych i sąsiedzkich konfliktach, jest dzisiaj dla Izraela super ważne. I stąd między innymi duża wstrzemięźliwość Izraela, jeśli chodzi o wspieranie także militarne Ukrainy w tej wojnie. Te skomplikowane układanki, gdzie z jednej strony Iran ewidentnie w konflikcie z Izraelem, który stawia Izrael jako absolutnego wroga i po prostu nawołuje do zniszczenia Izraela, ale z drugiej strony jednak Rosja w Syrii, okazuje się, że to ulokowanie Rosji w Syrii dzisiaj powoduje, że ona może rozgrywać także w tamtym regionie, uzyskując pewną mechanizm presji także na Izrael, i efekty tej presji niestety widzimy. No dobrze, ale sądzi pani, że po tej rozmowie ministra spraw zagranicznych Ukrainy z premierem Izraela sytuacja może ulec jakiejś zmianie, czy to jeszcze jest za wcześnie? Dla Izraela jego własne bezpieczeństwo i zdolność obrony w tych relacjach wewnętrzno-sąsiedzkich, czyli w regionie, podejrzewam, jest jednak dużo ważniejsza niż uczestniczenie tutaj w wojnie w Ukrainie. Zmienia się oczywiście już narracja polityczna, zmienia się też ta gotowość do udzielenia pomocy humanitarnej, natomiast co do daleko idącej pomocy wojskowej, ja bym była ostrożna. Podejrzewam, że z drugiej strony są też sygnały ze Stanów Zjednoczonych, żeby skłonić Izrael do takiego wsparcia, ale nie byłabym przekonana, że to się zdarzy w jakimś takim spektakularnym, znaczącym wymiarze. Pani ambasador, czy my obserwujemy moment, w którym ta kontrofersywa Ukrainy zaczyna popadać w poważne tarapaty, i w kontekście tego zaminowania tamy na Dnieprze, i w kontekście zaangażowania sprzętu irańskiego, i w kontekście zaangażowania także Białorusi, o tym za chwilę jeszcze powiemy, ale wydaje się, że ono jest coraz większe. No, tych problemów jest coraz więcej, one zaczynają trochę pączkować. Pytanie, jak pani zdaniem, oczywiście nie jest pani wojskowym strategiem, ale z takiego punktu widzenia bardzo logicznego, czy to rzeczywiście może wpłynąć jakoś w sposób znaczący na sytuację na froncie? Mówiąc krótko, jak duże problemy dzisiaj ma Ukraina w porównaniu z tym, co jeszcze było, dajmy na to, 2-3 tygodnie temu? Pojawiły się czynniki, które rzeczywiście nie tyle utrudniają samą kontrofensywę, bo dzisiaj stan armii rosyjskiej jest dalej bardzo słaby i ta mobilizacja niewiele zmieniła. Natomiast Rosjanie znaleźli inne środki poza militarne, poza po prostu walki armii na froncie i wzdłuż linii frontu, nacisku na stronę ukraińską. I to jest z jednej strony, to są te ataki, po pierwsze to są te ataki terrorystyczne po całym terytorium Ukrainy. I ja, tak jak mówię, na sam front nie ma to wpływu, niemniej to powoduje gorsze funkcjonowanie tego państwa, i przede wszystkim znacznie pogarsza jakość życia obywateli, a to ma przecież także znaczenie. To samo ta groźba ogromnego zamachu terrorystycznego, spektakularnego, po prostu rzeczywiście w kategorii zamachów terrorystycznych jest to zamach nuklearny, jest znowu ogromnym zagrożeniem dla życia i jakości tego życia, także zimą, ludności ukraińskiej, co będzie miało konsekwencje zarówno humanitarne, miałoby konsekwencje, gdyby do tego doszło, humanitarne wewnątrz Ukrainy, jak i w kolejnej fali uchodźców do nas, co powinniśmy brać pod uwagę i jakoś tam w naszych kalkulacjach polskich się do tego przygotowywać jako do złego scenariusza, ale takiego, który niestety może się zdarzyć. I wreszcie trzeci wymiar, który tu się pojawia na razie jako potencjalna groźba, to jest włączenie się Białorusi do wojny już nie tylko wyłącznie, bo to też oczywiście jest ważne, jako kraju, który użycza swojego terytorium do ataków, ale kraju, którego armia wchodzi do wojny. I wiemy, że Łukaszenka się przed tym bardzo broni, dlatego że Białorusini absolutnie nie chcą iść na tą wojnę. To jest jeszcze bardziej nie chcą niż Rosjanie. To jest jeszcze bardziej kompletnie nie ich wojna niż Rosjan. I to, co się dzisiaj dzieje w Białorusi, oprócz
oprócz tego, że przyjeżdża sprzęt rosyjski, oprócz tego, że organizacyjnie widzimy coraz więcej sygnałów takiego przeorganizowywania się armii białoruskiej w kierunku ofensywnym w stronę Ukrainy, to przede wszystkim mamy do czynienia z ewidentnym zwrotem propagandowym. Tak jak dotychczas ta propaganda była taka, że Łukaszenka jest gwarantem bezpieczeństwa, Białoruś może dobrze to tam się nie żyje i system nie jest idealny, ale przynajmniej wszyscy naokoło wojują, a w Białorusi jest pokój, to teraz zaczęła się propaganda, która pokazuje Białoruś jako kraj otoczony przez samych wrogów. Polska oczywiście jako kukiełka amerykańska i natowska, która wręcz zbroi się, żeby zaraz zaatakować Białoruś. Ale nawet o Ukrainie się nie mówi. Nie pada prawie słowo Ukraina. Ukraina dzisiaj to Stany Zjednoczone i NATO, także zagrażające Białorusi. Więc jest ewidentna próba przekonania białoruskiego społeczeństwa, że są prawie już zaatakowani i że to jest ich wojna. No tak, to się białoruskie... Ja powiem szczerze, że wątpię. Właśnie, bo białoruskie społeczeństwo to jest zupełnie inne społeczeństwo niż społeczeństwo rosyjskie. Przede wszystkim to jest społeczeństwo, które nie ma tego genu imperialnego, więc jako Białoruś nie mają absolutnie żadnej potrzeby podbijania innych terytoriów i poszerzania swojego kraju. Natomiast tak zupełnie nie dyskredytowałabym, czy też ignorowała raczej tej propagandy, bo ona jest wszechobejmująca i wiadomo, że ludzie mogą się bać, ale przede wszystkim białoruskie społeczeństwo nie chce Łukaszenki w swojej większości, czemu dało wyraz bardzo spektakularnie i długotrwale w czasie protestów po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. Więc to nie jest społeczeństwo, które wspiera swojego lidera, tylko które w swojej większości go nienawidzi i go nie chce. I w związku z tym to społeczeństwo dzisiaj wysłane dodatkowo jeszcze, no nie całe, ale mężczyźni, część mężczyzn, część wojska wysłane na wojnę i jeszcze uzbrojone, no może to doprowadzić do jakichś niebezpiecznych z punktu widzenia Łukaszenki sytuacji wewnątrz samej Białorusi i dlatego on się maksymalnie temu sprzeciwia, ale jego zależność od Putina jest coraz większa i wobec i on też rozumie, że jeżeli coś się stanie Putinowi, to on też nie przetrwa, więc oni w pewnym sensie na jednym jadą takim makabrycznym, dyktatorskim wózku i może się okazać, że Łukaszenka pod presją Putina i pod takim przymusem wyśle swoje wojska także na Ukrainę. To nie będzie jakaś wielka ofensywa militarna, która doprowadzi do wzięcia kontroli nad Kijowem, ale spowoduje, że armia ukraińska no, będzie musiała także na tej linii walczyć i bronić się. No i oczywiście w związku z tym nie będzie mogła kontynuować efektywnie kontrofensywy na wschodzie i południu Ukrainy. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wystawiła list gończy za Aleksandrem Łukaszenką. Jak to czytać i co to w praktyce tak naprawdę? Znaczy wiemy teoretycznie, co to znaczy wystawienie z jakimś listu gończego, ale jak to się przekłada na Łukaszenkę, na Ukraińców, którzy właśnie zdecydowali się na taki krok? To jest akt symboliczny. Każdy rozumie, że to nie spowoduje, że Łukaszenkę ktoś przyprowadzi tutaj i do podsądu ukraiński. No jest to akt symboliczny, który pokazuje, że to nie tylko Putin jest zbrodniarzem wojennym i agresorem, ale Łukaszenka właściwie jest jego młodszym pomocnikiem, tak samo agresywnym. W każdym razie, jeśli nie tak samo, to również niesie odpowiedzialność, jakąś część odpowiedzialności za tą zbrodniczą agresję, która ma miejsce. Pani ambasador, wiemy, że w stolicy, czyli w Warszawie, ma odbyć się pierwszy zjazd byłych rosyjskich parlamentarzystów i samorządowców, którzy chcą przejąć władzę w Rosji po ewentualnym, rzecz jasna, upadku Władimira Putina. Zjazd ma odbyć się w dniach 4-7 listopada w podwarszawskiej Jabłonnie. Mają się tam pojawić byli deputowani Dumy, którzy zasiadali w parlamencie przed aneksją Krymu w 2014 roku. Będą też urzędnicy, będą samorządowcy. Wiemy też prawdopodobnie, że udział w zjeździe wezmą też byli członkowie Rady Federacji, czyli rosyjskiego Senatu, tak to nazwijmy, aktywiści rosyjskiej opozycji, działacze społeczni, którzy potępiają reżim Władimira Putina i opowiadają się przeciwko wojnie w Ukrainie i aneksji ukraińskich terenów, regionów. Organizatorzy zapowiadają udział ponad 50 byłych parlamentarzystów i samorządowców. To ma być taki proces alternatywnego tworzenia organów władzy. Czy to, że
taki zjazd odbywa się w Polsce, ma jakieś szczególne pani zdaniem znaczenie? Z Rosji, jak wiemy, uciekło dużo obywateli, którzy krytykują tę agresję, którzy są zdecydowanie jej przeciwni, którzy nie chcą ponosić, dokładać się do tego reżimu ani swoją obecnością, ani swoimi podatkami, a także uciekli dlatego, że po prostu groziły im więzienia. Część tych ludzi mieszka w Polsce, część mieszka w Europie. Oni się w różnych takich gremiach, to nie jest pierwsze tego typu spotkanie, jakoś spotykają, naradzają, debatują. I ja uważam, że to jest dobre. To znaczy, jeżeli są ludzie, którzy są Rosjanie, którzy potępiają ten reżim i tę wojnę, niestety to jest mniejszość. Niestety to nie jest dzisiaj grupa, która jest w stanie zmienić sytuację w Rosji. O czym jeszcze powiem za chwilę, jakie to ma przełożenie na władzę. Niemniej warto pamiętać, że Putin to nie są wszyscy Rosjanie i że nie powinniśmy absolutnie zbiorowo wszystkich Rosjan potępiać, a już w żadnym razie nie wolno nam ich wszystkich dehumanizować, bo i z takimi postawami się spotkałam, żebyśmy nie szli w swoim radykalizmie trochę tak jak... Oj, chyba zawiesiło nam się połączenie z panią ambasador. Ja poproszę kolegów, ja już wiem, że pani profesor Siewierska-Chmajczyk na linii, ale jeszcze chciałabym jednak dokończyć ten wątek z panią Pełczyńską-Nałęcz, także spróbujemy się jeszcze raz. Pani ambasador, słyszymy się, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Nie wolno dehumanizować Rosjan, tak mówiła przed sekundą pani ambasador. Chciałabym, o, słyszymy się, świetnie, żebyśmy dokończyły jeszcze ten wątek, bo on na koniec naszej rozmowy jest niezwykle ważny. O tej dehumanizacji Rosjan jeszcze, pani ambasador, bo akurat w kluczowym momencie przerwało nam połączenie. Właśnie nie wiem, do jakiego momentu było słychać. Chciałam powiedzieć, że dehumanizowanie Rosjan całościowo jako narodu jest naprawdę niepożądane, dlatego że w swoim radykalizmie, takim odczłowieczeniu całego narodu, nie powinniśmy się posuwać do takich punktów, które stawiają nas w tym punkcie, przeciwko czemu walczymy. Większość Rosjan, niemniej większość Rosjan ciągle popiera ten reżim i sama elita wokół Putina, choć widzimy, że tam są bardzo dużo napięcia, tarcia, ta elita wcale nie wygląda na taką, która miałaby się zaraz rozsypać. I musimy sobie zdawać sprawę, że takie spotkania na uchodźstwie, one bardziej są takim wyrazem symbolicznego pokazania, nie wszyscy Rosjanie to Putin, nie wszyscy Rosjanie popierają ten reżim, niż naprawdę miejscem efektywnego tworzenia alternatywy dla dzisiejszego reżimu i miejsca, które mogłoby wpłynąć na bieg spraw w Rosji. Bieg spraw w Rosji może być zmieniony tylko w samej Rosji i w moim przekonaniu, jeżeli coś by się miało zmienić, to od góry poprzez jakieś podziały i zamachy stanu w ramach elity. I ja powiem, że ja na dzisiaj nie widzę takiej pożywki, żeby to się miało zdarzyć w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach. To już naprawdę na sam koniec i bardzo krótko poproszę. Pytanie do pani jako do dyplomatki. Czy uważa pani, albo czy zgadza się pani z tymi, którzy stawiają tezę, że nie ma innego wyjścia z tej wojny niż jednak rozmowy pokojowe? Ta wojna się skończy wtedy, kiedy Putin odejdzie od władzy. Nie wyobrażam sobie końca wojny z Putinem przy władzy. Może dojść w jakichś okolicznościach do czasowego zamrożenia, do czasowego zawieszenia broni. To się może stać wskutek inicjatywy rosyjskiej albo inicjatywy ukraińskiej. Trudno tutaj przewidzieć, jaki będzie bieg zdarzeń. Jedno jest pewne. Póki Putin jest przy władzy, ta wojna będzie trwała. W momencie, kiedy on zostanie od tej władzy usunięty i tutaj różne są warianty, to może to stworzyć przestrzeń do rozmów, może to stworzyć przestrzeń do trwałego zakończenia wojny, ale też nie będziemy mieli w Rosji do czynienia z demokratycznym, przewidywalnym i przyjaznym partnerem, myślę, że przez bardzo, bardzo wiele lat, więc to zagrożenie bezpieczeństwa w naszym regionie i w Europie to jest niestety na dłużej. Niemniej na jakimś etapie kiedyś rozmowy będą konieczne, ale na pewno nie mogą to być rozmowy, które ktoś zaczyna w Europie z pominięciem Kijowa. Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Kłaniam się. Bardzo dziękuję jak zwykle i do zobaczenia już osobiście, mam nadzieję, następnym razem. Dobrego dnia.